Cześć, z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. Zapraszam Was do materiału poświęconemu Jedi Fallen Order, ustawienia maksymalne, Epic w tym wypadku, rozdzielczość 5160x2160, 2 RTX-y 2080 Ti, także możecie zobaczyć, jak ten sprzęt, jaką wydajność zapewnia w tej grze. Tutaj parę informacji na temat wydajności. Te gameplaye, ponieważ tutaj jest montaż różnych gameplay, różnych etapów gry, jak zobaczycie w czasie oglądania materiału, nagrywałem jeszcze przed patchem, który całkowicie rozwiązał problem ze stutteringiem. Stuttering występował w tej grze niezależnie od używania single GPU bądź SLI. Na dany problem skarżyli się gracze na całym świecie. No i na szczęście Respawn Entertainment zajął się tematem i gra została spatchowana. Na ten moment stutter nie występuje. W tym materiale będziecie mogli go zobaczyć szczególnie w momentach, kiedy na przykład jedziemy windą, bądź biegnę dłuższym korytarzem w obrębie danej lokacji. Także nie było to jakieś bardzo przeszkadzające. Niemniej rzucało się w oczy i no lepiej, albo inaczej, świetnie, że został ten problem rozwiązany i całkowicie wyeliminowany, także bardzo dobrze. No i teraz można się cieszyć grą jeszcze bardziej. Ja przyznam szczerze, że jestem zadowolony, gdyż no nie ukrywam, jestem fanem uniwersum Gwiezdnych Wojen, szczególnie temat mocy, walki na miecze świetlne, to coś, co mnie ciekawi, interesuje i bardzo mi się to podoba. A swego czasu, wiele lat temu, zagrywałem się w Jedi Outcast oraz Jedi Academy. No i generalnie Jedi Fallen Order jest takim, można powiedzieć, duchowym spadkobiercą poniekąd tamtej serii. Oczywiście mechanika gry jest inna, jeżeli chodzi o system walki, bo bliżej jest on, można powiedzieć, Soulsowemu. Natomiast uważam, że akurat tutaj się to wszystko idealnie sprawdza. Musimy brać pod uwagę, kiedy parować, kiedy atakować, w jaki sposób walczyć z danego rodzaju przeciwnikiem, w jaki sposób walczyć ze szturmowcami cienia, w jaki sposób walczyć z postaciami władającymi mocą, że tak to określę, i dzierżącymi również miecze świetlne, także z sitami. No, wszystko ma tutaj znaczenie i jest okraszone naprawdę przyjemną grafiką. Oczywiście nie jest to poziom jakby chociażby Red Dead Redemption 2, który na razie zanata totalnie wszystko. Niemniej, szczególnie wysokie rozdzielczości na ustawieniach maksymalnych, gra cieszy oko, efekty graficzne robią robotę, no a audio również jest na jak najwyższym poziomie. Jeszcze tutaj dam taką informację, ponieważ akurat w gameplayu Star Wars Battlefront 2 mówiłem, że Jedi Fallen Order lepiej radzi sobie, lepiej działa, profil SLI lepiej działa w momencie, kiedy mamy wyłączone HT. Początkowo tak było, natomiast następnego już dnia, co ciekawe, zanim pojawiła się w ogóle jeszcze aktualizacja do Jedi Fallen Order, ściągnąłem najnowsze update'y Windowsa, odpaliłem z ciekawości grę z HT, włączyłem HT, no i okazało się, że problem całkowicie został rozwiązany, także skalowanie kart zostało poprawione i zużycie GPU na każdej w zakresie 80-85%, nawet przy tak wysokiej rozdzielczości, karty podskoczyły do 97, także mamy znacznie lepsze skalowanie, klatki wzrosły zauważalnie, bo średnio mamy zamiast około 85 FPS-ów, 100 FPS-ów, no mniej więcej w takich też przedziałach plasuje, także jest naprawdę nieźle. Dla mnie, szczerze mówiąc, Jedi Fallen Order jest naprawdę bardzo udanym tytułem. Łączy to, co w grach lubię. Łamigłówki, zagadki często rodem z Tomb Raidera, elementy zręcznościowe z Tomb Raidera, no a walka na miecze świetlne w tym wypadku dla mnie jest po prostu wykonana perfekcyjnie. W ogóle walka mieczem świetlnym, nie chodzi mi tylko o walkę na miecze świetlne, w momencie, kiedy walczymy z kimś również, kto miecz świetny posiada i nim walczy, również włada mocą. Natomiast sam system walki, nawet odbijanie pocisków szturmowców, parowanie różnego rodzaju ataków, różnego rodzaju przeciwników, no jest to wszystko dobrze przemyślane. Widać tutaj tą mechanikę Soulsów, natomiast wpasowuje się to w taki sposób, że gra się przyjemnie i chce się człowiek rozwijać. I to, co jest bardzo istotne, bardzo,
to, że umiejętności, które zdobywamy, inwestując w rozwój postaci, nie idą, że tak powiem, w czajnik. Po prostu czuć tą moc postaci, czuć, że kiedy uczymy naszego głównego bohatera, którym sterujemy, danej umiejętności, kiedy łączy się znowu z mocą, tak to określmy, i opanowuje daną umiejętność, to po prostu ma to bardzo realne przełożenie na styl gry, na możliwości. Czy to chociażby umiejętność pchnięcia i zrzucenia z urwiska całych grup przeciwników, czy długie łączone ataki mieczem świetlnym, które możemy łączyć w sekwencję. No naprawdę robi to robotę. Ja polecam każdemu w tą grę pograć. Według mnie tytuł obowiązkowy dla fanów Gwiezdnych Wojen. Docenicie, zobaczycie i będziecie zadowoleni. W tym momencie zapraszam Was do oglądania materiału. Zobaczcie, jak gra chodzi, jak lata. Miejcie na uwadze, że już po patchu z danych stuterów, o których mówiłem, nie ma. No a tutaj wiadomo, nagrywałem te gameplaye przed jeszcze patchem, także pewne niedociągnięcia będziecie mogli na frame time zobaczyć. Niemniej jednak temat w tym momencie został całkowicie rozwiązany i gra się jeszcze przyjemniej. Zapraszam Was do materiału, miłego oglądania, a na dniach pojawi się oczekiwany gameplay Red Dead Redemption 2. Akurat Jedi Fallen Order poleciał pierwszy, gdyż w materiale o Star Wars Battlefront 2 za sprawą głosowania wybraliście Jedi Fallen Order. Także tutaj oczywiście uszanowałem Waszą decyzję i ten materiał zmontowałem jako pierwszy. A do Red Dead Redemption 2 jeszcze coś dogram. Także nic straconego, będzie tego więcej. Teraz jeszcze na koniec informacja a propos tego, iż w tym materiale będą miejsce pewne spoilery, więc od razu uczulam. Jeżeli nie chcecie absolutnie psuć sobie zabawy w kontekście odkrywania świata, odkrywania fabuły, to po prostu może nie oglądajcie materiału i tyle. Niemniej jednak te spoilery nie są jakieś drastyczne, bo w grze w stosunkowo szybkim czasie odkryjecie to, co tutaj będziecie w stanie zobaczyć. Pewne dalsze spoilery, bo w grze jestem znacznie dalej niż w tym materiale końcówka by sugerowała, jak dojdziecie do końca. No ale tam już były grubsze tematy, także zaoszczędziłem, że tak powiem, spoilowania. Ewentualnie nagram jeszcze inny gameplay, jeżeli będziecie chcieli, no ale zobaczymy. Dobra, przyznam jeszcze, że akurat dzisiaj nagrywałem Metro Exodus. Dzisiaj, w momencie kiedy ja nagrywam ten materiał, to jest 19 listopada 2019 roku, godzina 22:38. 20 listopada ten materiał zobaczycie na YouTubie. I dajcie mi znać, czy wolicie, tutaj też jeszcze głosowanie, czy zanim zmontuję Red Dead Redemption 2, chcielibyście zobaczyć na jednym RTX-ie 2080 Ti Metro Exodus, rozdziałka 3440x1440p, ustawienie oczywiście Xtreme, wszystko na maksa, Ray Tracing na maksa, Hairworks, Physics również włączone, no i DLSS do tego, plus filtr ostrości w sterowniku NVIDIA, w panelu sterowania NVIDIA ustawiony na maksa. No i przyznam, że gra naprawdę wygląda świetnie, chodzi dobrze, także bolączki DLSS, jakie Metro na początku miało, czyli tak zwany efekt maślenia, zostały wyeliminowane, a mówię teraz o tym dlatego, że ogrywałem akurat w końcu zaległe DLC, także całe to DLC przeszedłem, długie nie jest, ale klimat robi robotę. Także dajcie mi tutaj znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze przed Redem Metro, czy już po prostu skupić się na montowaniu Red Dead Redemption 2, a Metro ma polecieć później. Także zapraszam, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!
Hej, Billy. Down here.
Empire is bleeding this planet. They don't just want to take Kashyyyk's resources. They want to make sure there's nothing left. Sounds like the Empire, all right. My research has uncovered small details of this Imperial operation. They're calling it Project Cypher. Hold it. See her? I overheard some of Saw's men talking. Said you ran into an Imperial guard unlike anything they've seen. Yeah, there were some Purge troopers at the refinery. They're deadly. Purge troopers? They were specially trained to take down Jedi, Cal. They know how we move, how we fight, even how we think. I'll be ready. I haven't seen machinery like this since Braca. I came to Kashyyyk once with Cordova. It didn't look like this, that's for sure. What was it like? I might have been smaller, but the trees were like giants. They towered over you. There wasn't a part of me that was afraid. Sounds nice. It was. Nature unbounded all around me. A blossoming cacophony of life itself. There was something about it that just felt free. That's gone now. We'll get it back. I promise. I need some more time to research this sap. Making friends? I'm just telling this one about the time I risked my neck for my old crew. Well, you heard him. Go on. So there we were. Just a simple trip to the market for some milk, or so we thought. Out of nowhere, a syndicate ship intercepts our path, weapons charged up. A crime syndicate ship? Yeah, not uncommon. Lateron was prone to attacks by gangsters now and then. Most of us weren't fighters. We were traders and dealers. That's probably worse, though. Maybe. Which group? The Hutts or the Sons or somebody. I wasn't gonna stick around and ask. I had to get us out of there. I pulled a snap 180 during the takeoff. We found a shortcut through a cave. But of course, there wasn't an exit, so I had to make my own, if you know what I mean. After dodging falling debris in the pitch-black darkness, I managed to avoid detection and basically saved all of our lives. Didn't get a medal, but I probably deserved one. Not bad. I expect to see flying like that on this trip. I don't. I only pull those moves when I'm in danger and need to escape. So let's try to avoid that, kid. We'll try our best. Cal, this is, I didn't get his name. But we're all busy, so let's just keep doing what we're doing. These things are getting big. Ready to move?
headed to Pagano. So, if the Order thing is rebuilt, do you think any Jedi will come out of hiding? What makes you think there are Jedi hiding? No, I'm just curious. Is there someone specific you're thinking of? Well, growing up, we heard tales of a green, pointy-eared, legendary Jedi Master, and... Are you talking about Master Yoda? Yes, he is very legendary. Wait, what? Who? No, no, I'm talking about Master Yaddle. The Jedi High Council member? Yeah, we all have our dreams, okay? Let me have mine. No problem. Sit down, kid. It's time to land. Quiet. Too quiet. Not a fan of nature grease? Hold it. So you and Seer have been here a few times? Oh, we've been all over the place. Non-stop tour of the galaxy with her. But she's paying the bills, so I can't complain, really. Better than hiding on a scrapyard for years. Oh, that I can agree with. I mean, I've seen trash heaps before, and that planet was the trashiest. I can't believe anyone would... Sorry. You're not wrong. What? Hey, keep that droid at a distance. I don't want it leaking on me or whatever. Hi, BD.
Petey, stim here. Help, Petey.
You're making good progress, Cal. Quiet. Too quiet. Quiet. Too quiet. So next, maybe... Back to Zepho. Back to Zepho, huh? The Empire might have found a Zepho tomb. We can't waste any time. Pity. Heard about a high-stakes game from one of Saw's fighters. A few extra credits couldn't hurt, you know? Gambling? Grease, use your head. One of these days, the Haxian Brood is going to catch up with you. Those slubs? I'll hear them coming from a parsec away. I don't need your gambling habit causing us more trouble with murderous criminal syndicates. You're right, I know it. I just want to blow off some stress every once in a while, you know? Anyway, all of that is in the past. I'm sure it won't be a problem. We're about to drop out of hyperspace. Sit down. Time to go? Great. Hate sitting around like this. Regret that.
No stormtroopers here either. Must have cleared out to search for the tomb. That's good for us. The cave will be crawling with them. I'll do what I can to monitor their movements. Something about this doesn't feel right. The Empire doesn't give up ground. I know. I feel it too. Watch yourselves, okay? You too. That's the way. Him here.
Keep focus. They can't all be dead, can they? I got this. Maybe. Let's head out.
It's all over now. Stop him already. Feeling scared, traitor? Blasted coward. You're gonna die. Wasn't expecting this. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there would be Zepho stuff inside. Scomplink? Yeah, you're right. I think I could replace yours with this. Let's get you fixed up. How's that? Wanna try it out? Job done.
Jedi! He's getting lucky. Give me time. Hide him. Come on, cowards. Ah! Just keep slipping past. Get him. Ha! Heard that. Shoot him. We've almost got him. Hey, fire. Catch him. Shoot him. Don't like our chances here. His guard's too tight. Someone else get up here! Yes! We've got an opening! Save the blaster bolts! Hit the Jedi! He's almost down! Keep your distance and fire! I can't get through! He's evading! Charge forward! Get him! If you say so. I don't want to die here. Stay away. I hope this hits. Miss.
go, BD. Oh, yes. I know your name, your past, and most importantly, about Cordova. Tell me, where did he hide the holocron? Outstanding. This is too easy. You will not defeat me. That was nothing. I'm the superior fighter. Your demise draws nearer. They're away. You won't dodge the next. Die a failure. I've suffered far worse. Forever. You bleed like all the others. Quite as gifted as Seer's last apprentice, but not bad. You've been keeping count. I'm surprised she didn't tell you. Seer was never good at keeping secrets. And you know her so well, huh? She was weak. Cracked in an Imperial torture chair. Surrendered the location of her naive Padawan. They would never have found me. If it wasn't for her, she betrayed me. You were Trilla. In the flesh. I won't let you manipulate me. So sure are you? When faced with a choice to protect herself or her Padawan, she chose self-interest. She'll sell you out too. Well, I can handle myself. Can you afford to take that chance? Your new master harbors great darkness. The look on her face when she saw what they had done to me, as I am now. She turned, exposing her true nature. She used the dark side. She cut herself off from the Force. Oh?
How long before she cracks and betrays you too? Is that who you want beside you when you find the holocron? What would Jaro T'Pol say? You have no right to mention his name. I wonder, what would he think if he could see his Padawan now, skulking in the shadows with a betrayer, granting her access to a legion of impressionable students? No, I won't let anyone touch them. I thought the same thing once. Weak, BD. You're quick. I've taken the artifact back to my ship for analysis. Pity you couldn't make it in time. Doesn't matter what you steal. You'll never understand it. Yet you do? Find out soon enough. I'll take those odds.